Razem z 527 kapłanami 13 grudnia w 1940 roku. Zwolniony, wykupiony w 1941 roku był biskupem Gorzowa Wielkopolskiego w Gdańsku, tworzył struktury w seminarium duchownym w ulicy Nowickiego i został otruty w Warszawie w tym samym szpitalu, co kardynał Cząs został sproszkowanym szkłem otruty. A do księdza Bosińskiego pielgrzymowała właśnie z męczennikami z Dachau, z księdzem Michałem Woźniakiem, zamordowanym w Dachau, z Felgieninem, zamordowanym w Dachau 16 maja 1942 roku. Śmierci świętego Andrzeja Boboli, biskupa Neuheuslera, więźnia Dachau od 11 lutego 1941 roku do samego dnia 11 lutego święto świętego Benedykta został zamordowany tutaj w Hamburgu biskup Dom Wietnamski z Płocka. Po biskupa Juliana Nowowiejskiego, który urodził się w dniu objawienia się Matki Boskiej w Lourdes 11 lutego 1858 roku, został zamęczony w straszny sposób 28 maja 1941
w pierwszym roku, kiedy do Oświęcimia przywieziono Maksymiliana Kolbe i 303 Polaków. Oświęcim skończył się. Nawróceniem Rudolfa Hessa w Wadowicach 12 kwietnia 1947 roku. Tego samego dnia w Rzymie ukazała się Matka Boska nad kazała pójść rodzinie Sinapi do Facilego powiedzieć, że będzie papieżem i za 10 lat, że się objawi w Rzymie. Objawiła się właśnie tego dnia, 12 kwietnia 1947 roku. Jak to wszystko jest oszukane. Powinien się skończyć program. Ale 11 lipca, znowu 11 lipca, w 1943 roku ustalili dekret, że Ukraińcy otrzymują ziemię polską, jeżeli wybiją Polaków. Więc mordowali Polaków na Ukrainie 11 lipca 1943 roku. I tu znowu, 11 lipca w 1947 roku z Montpellier we Francji umieszczono 4500 tutaj Żydów, w tym bardzo dużo dzieci. Jechać do Palestyny, ale tam w Hajfie ich zaczęto mordować, więc przywieźli ich tutaj do Hamburga. Znowu opuszczeni zostali 8 września 1947 roku w dwóch obozach koncentracyjnych przy Hamburgu, przy Lidece. Oczywiście to były angielskie obozy koncentracyjne. Tak jak tutaj, w tym ratuszu, Anglicy bez przelewu krwi Gauleiter, który był 25 lat, w 25 roku już Gauleiterem Hamburga, który tutaj 16 maja 1933 roku Kaufmann został szefem Hamburga i wszystkich struktur, kuzyn Teodora Kaufmana z Nowego Jorku, który oficjalnie pisał, że naród niemiecki trzeba zniszczyć, oddał Anglikom bez przelewu krwi Hamburg. Bez przelewu krwi w Neustadt zamordowano, zrzucili Anglicy bombę na statki z więźniami z obozów koncentracyjnych. Zginęło 8 tysięcy ludzi. Program trwa, nic się nie zmieniło. A do tego programu wybrali polskiego papieża Jozefa urodzonego w Wadowicach, gdzie się nawrócił Rudolf Hess, gdzie aresztowano 28 sierpnia 1948 roku Izabelę, siostrę zakonną, bo w potworny sposób torturowano 8 lat. A drugim takim kwiatkiem to jest Ratzinger, B-16, podający się za papieża Benedykta XVI. Ale tutaj jest prawdziwy święty papież Benedykt V. Właśnie idziemy do katedry. Dzisiaj jest rocznica konsekracji tej katedry. 18 czerwca 1329 roku. Dziękujemy Panie Boże, jest mi do siebie.